Witam serdecznie, moim gościem Paweł Kociołek, Wiśniowski. Witam serdecznie. Paweł, ciebie witam w mojej lidze, w moim pucharze, bo nie grałeś od początku wyjazd za pracą, można powiedzieć, zanim o meczu wracasz na stałe, wracasz na chwilę, bo jednak jakby nie patrzeć, jesteś taką w tej krótkiej historii, bo krótkiej, ale taką ważną postacią naszej ligi, bo jakby nie patrzeć, dużo strzelasz tych bramek. Nie, wracam na stałe i mam nadzieję, że tutaj kolegom pomogę w końcówce sezonu, w tej fazie mistrzowskiej już. Zatem wracamy do dzisiejszego spotkania. Pokonujecie dzisiaj meble ogrodowe Kocęba 8-2, dość przekonująco. Troszkę początek kiepski, ale potem już poszło jak po maśle. Co możesz powiedzieć o tym etapie takiego dzisiejszego grania twojego, bo też można powiedzieć w tym zespole, jak ty jesteś dzisiaj spostrzegany. Czy ty jesteś zadowolony tego spotkania, bo pierwszy raz w ogóle grasz z takim składem dzisiaj tego Wiśniowskiego? Znaczy się, tutaj doszedł Sebastian Gardoń, znamy się z nim już tam wcześniejszych lat, w Sandecji kopaliśmy coś tam wspólnie, także nie jest mi obcy. Ale no rzeczywiście, dzisiaj graliśmy takim swoim w sumie składem plus właśnie Sebastian i wyglądało to całkiem fajnie. Początek taki nerwowy, no nie szło wszystko po myśli, tam drużyna przeciwna siadła na nas. No i gdyby tam wykorzystali swoje sytuacje, to mogłoby różnie być. No ale szybko trzy ciosy i uspokoił się mecz, już do końca kontrolowaliśmy grę. Nie wiem, czy orientuje się sytuacją w lidze i pucharze, ale ten mecz dzisiaj też zapewnił wam awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi oraz w sufiks lidze jesteście tak naprawdę na dobrej drodze, żeby powalczyć o najwyższe lokaty. Twoje wzmocnienie tutaj, twoja osoba będzie dużym wzmocnieniem w tym zespole? No mam nadzieję. Mam nadzieję, że pomogę chłopakom tutaj w osiągnięciu któregoś z celów, może obu, ale no nie ma co się tak nastawiać. No zobaczymy, co będzie. No. To po tym dzisiejszym meczu, jak wygląda sprawa twojej kondycji, motoryki, techniki? Czy coś zostało? Czy wszystko zostało? Czy coś się pogubiło? Czy ten czas nie grałeś z tą zespołem? Znaczy się, trzeba się przestawić na małe boiska na pewno, bo jednak 3 miesiące to jest trochę czas bez piłki, bez biegania. Także mam nadzieję, że szybko to nadrobię, bardziej wytrzymałościowo. Bo kondycja może jest, tylko siły w nogach, bo to nie było jednak tych treningów, ale już trenuję w swoim klubie, także no wygląda to coraz lepiej z treningu na trening. Obserwowałeś sufiks ligę, czy nie? Tak, śledziłem kolegów właśnie, jak sobie radzą i powiem, że szczerze jestem właśnie pod wrażeniem tej lokaty i no i tutaj niewiele straty mamy do lidera, nie? Kugraw myśli, że jest pod zasięgiem, czy jeszcze narobicie im kłopotów inne drużyny, że może nie sięgną po tego mistrza? No się mi się wydaje, że wszystko jest otwarte. 4 mecze wygrywamy bezpośredni, liczyć, że potkną się jeszcze z kimś, bo już pokazywały niektóre drużyny wcześniejszych, czy to na hali, czy to na Orliku, że mogą przegrać z każdym i wygrać z każdym, także do końca będzie mi się wydaje walka. I mam nadzieję, że będzie tak. I ostatnie takie pytanie, pół żartem, pół serio. Dzisiaj słyszałem nawet takie wersje, że Paweł Kociołek wraca, czyli Król Strzelców. No i pytali mnie, ile kolejek. Mówiłem, że 4 kolejki do końca, a najlepszy strzelec obecnie ma 13 kolejek w Ekstraklasie. 4 mecze. No i powiedzieli, że kto jak nie kto, ale Paweł Kociołek jest w stanie nawet w ciągu 4 meczów te 13 bramek strzelić. Znaczy, tak nie myślałem pod tym kątem za bardzo, ale no... No tak, no jest możliwe, wszystko jest możliwe. No, to są 4 mecze, to jest Orlik, tutaj można piłkę co kilka chwil mieć pod bramką przeciwnika. Także no, mam nadzieję, że szczelę jak najwięcej, pomogę drużynie osiągnąć cela. Czy ja zdobędę coś? Ciężko będzie, bo to jednak jest to 13 bramek i też trzeba patrzeć, że inni zawodnicy będą grali swoje mecze, tak? No ale no, mam nadzieję, że wygramy ligę. To jest największy cel, a co tam będzie obok, to już naprawdę drugoplanowe. I tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję ślicznie.